Cześć, a w dzisiejszym odcinku mówimy sobie sos do ryżu do sushi, a mianowicie jest to sos do ryżu do sushi House of Asia. Jest to właśnie ta butelka 200 ml, którą tutaj widzicie sobie na ekranie. Za taką butelkę w sklepie zapłacicie myślę kilkanaście złotych, myślę bardziej koło 11. Jak to natomiast wygląda, jeżeli chodzi o elementy związane chociażby ze składem tego produktu? No i tutaj, jak sami zresztą widzicie, mamy jasno napisane składniki: woda, cukier, syrop glukozowy, ryż, sól, naturalne drożdże. Dodatkowo mamy również wartość odżywczą na 100 gramów podaną. No i jak sami widzicie, mamy to 111 kalorii, jeżeli chodzi właśnie o wartość energetyczną, tłuszczu 0 gram. Jeżeli chodzi natomiast o węglowodany, no to mamy 27,6 grama. No i białko 0 gram, sól 0,1 grama. No i oczywiście, tak jak wspomniałem wcześniej, tutaj mamy 200 ml w takiej buteleczce, a zatem tak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi właśnie o ten produkt. Jeżeli chodzi o smak, no to jak najbardziej dobry, polecam wszystkim. Tutaj dałbym notę 10 na 10, jeżeli chodzi właśnie o ten sos do ryżu, do sushi. Natomiast trzeba pamiętać też o tym, że oczywiście z tego sosu do ryżu można korzystać nie tylko wtedy, kiedy chcemy przygotować sushi. Tutaj po prostu zwyczajnie można korzystać z tego sosu do ryżu do różnego rodzaju innych potraw, kiedy jecie na przykład sobie ryż z kurczakiem, czy po prostu zwyczajnie gotujecie sobie jakiś ryż, no to wtedy taki sos do ryżu można również wykorzystać. Bardzo fajnie to się komponuje, bardzo fajnie smakuje. No i rzeczywiście mogę go z czystym sumieniem Wam polecić, zwłaszcza jeżeli jeszcze z niego nie korzystaliście. Tutaj właśnie taki produkt typowo azjatycki, z azjatyckiej kuchni, a zatem jeżeli lubicie tego typu kuchnię i preferujecie tego typu potrawy, no to myślę, że tego typu sos do ryżu do sushi powinien znaleźć się w Waszej kuchni i powinien przypaść Wam do gustu. Mi osobiście przypadł do gustu, jestem ciekaw natomiast, jak to będzie w Waszym przypadku. Koniecznie napiszcie mi w komentarzu, co Wy sądzicie właśnie na temat tego sosu do ryżu do sushi House of Asia. A zatem tak to wszystko mniej więcej wygląda i tak to się wszystko mniej więcej prezentuje, jeżeli chodzi właśnie o ten produkt. Koniecznie dajcie mi znać w komentarzu na temat własnych przemyśleń. A tymczasem to by było na tyle. Dzięki za obejrzenie tego nagrania do samego końca. Zachęcam do subskrypcji, zachęcam do zostawienia polubienia pod filmem. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.